nie. Moje serce jest zajęte i nic nie jest ważne. Nikt się nie liczy, już tego związku nie popsuję. Jeśli zawiodę, to sobie nie daruję. Im bardziej to ukrywasz, tym się bardziej zakochujesz. Tak samo było ze mną, dziś mój cały świat wiruje. Czy miłość to choroba, czy stan upojenia? Nie wiem, ale czuję, że całe życie zmienia. Miłosna chemia działa, wzrasta oksytocyna. Ten stan nakręca jeszcze adrenalina. Czuję, że serce bije, gdy jesteśmy razem. Źrenice rozszerzone, jak narkotyk wpędza fazę. Odlatuję, nie powstrzymam tego stanu. W sumie niezły sposób na utratę kilogramów. To właśnie tak działa stan jak na dopingu, gdy wybieracie łóżko zamiast taniego dancingu. Jest w moim życiu ktoś, kto zawsze wspiera mnie. Jest przy mnie w ciemną noc, kiedy jest mi źle. Chcę z nim na zawsze być, zatracić życia bieg. To przy nim czuję się tak bezpiecznie. Mówisz, chcę wolności, ale pragniesz kogoś mieć. Masz złe doświadczenia i odcinasz się. Ale gdy trafisz na odpowiednią osobę, wtedy wiesz, że stanowi twoją drugą połowę. Po kłótniach, rozstaniach, przejściach i odejściach musisz złapać oddech, to jak samoagresja. Stajesz się wrogiem siebie, odrzucasz marzenia. Zamiast chwytać dzień, w kamień się zamieniasz i pokazujesz światu swoją obojętność. Wtedy omija cię całe życia piękno. Toniesz w morzu ciągłych rozgoryczeń. Zastępujesz słowo kocham słowem nienawidzę. Odrzuć te myśli, nie daj się złamać. Ten, kto twój czas zmarnował, jeszcze się poskłada. Nie trać sił na zmartwienia, po co się katujesz. Zakochaj znowu się, niech eks żałuje. Jest w moim życiu ktoś, kto zawsze wspiera.